Witajcie. Jestem tak prosto po biegach w swoim aucie. Trochę sportu nie zaszkodzi. Zawsze bieg czy jakieś tam inne ćwiczenia odprężają, wzmacniają, wzmacniają psychicznie. Do czego zmierzam? Chciałem wam powiedzieć, że będę nagrywał na swój kanał YouTube serię takich filmów dotyczących ludzkich zachowań. Coś na pograniczu socjologii, psychologii, trochę filozofii. A dlaczego takie filmy? Ja kiedyś z takimi naukami się zetknąłem. Mam prawo o czymś takim nagrywać, bo też mam jakąś tam wiedzę. Natomiast nie będę się wymądrzał w tych filmach na takie tematy, jak rozpoznać psychopatę, ile składa się rzeczy na to, aby rozpoznać psychopatę, czy 5, czy 6, czy 10, nie. Ja w tych filmach przedstawię ludzi, których ja znam, z którymi było dane, albo byłem zmuszony przebywać, dla których częstokroć poświęciłem jakby część swojego życia i swoich lat pracy i siebie i byłem jak, nawet byłem zmuszony przebywać w ich towarzystwie i na tych faktach, które ja widziałem, ja przeżyłem, które dotyczyły osobiście mnie, mogę powiedzieć, kim jest psychopata, kim jest socjopata i kim jest człowiek z ostrymi zaburzeniami osobowości? Co potrafi nam wyczynić i jakie spustoszenia czyni w naszym życiu? Powiem tak, filmy te będą rzeczywiście na faktach moich, na faktach te, które ja przeżyłem. Natomiast wy sami po tych filmach ocenicie, na ile macie do czynienia z psychopatami we własnych mieszkaniach, w domach, w sąsiedztwie, w pracy, no czy gdziekolwiek indziej, czy nawet na ulicy. Czy nawet teraz w social mediach, prawda, Facebook, Instagram i no różne inne tam, jakie tam macie. Jesteście też na portalach randkowych i tam doświadczacie manipulacji psychopatów. To, co ja wam opowiem w kolejnych filmach, a jeden film już nagrałem dla was, to był film, tytuł jego był... Pamiętam jak dziś, nie mam go na kanale, skasowałem go dla dobra sprawy, bo myślałem, że będzie lepiej, a okazuje się, że jest gorzej. Tak jak w tym filmie oczywiście przewidziałem, na końcu mówiłem, że będzie gorzej i że będę nagrywał drugą część. Tytuł był Spowieść poety w lesie. I były fajne recenzje tego filmu i powiem wam, że wracam, a wracam tylko dlatego, nie z zawiści, po co się starszy po tym biegu jeszcze w aucie, nie z zawiści, nie z jakiejś zemsty do danych osób, ale może też dlatego, że mam taką wiedzę, że dane było mi przebywać z takimi ludźmi, współistnieć, żyć i mogę podzielić się z innymi, abyście też mogli stwierdzić, na ile wy macie do czynienia z psychopatami, socjopatami czy ludźmi z ostrymi zaburzeniami osobowości. To nie będzie nic naukowego, nic książkowego, to będzie samo życie. Mogę wam tylko powiedzieć tyle, że w pracy macie tam szefów również, prawda? To są psychopaci w białych kołnierzykach często. Wiadomo, bo jest tam i mobbing, i różne inne rzeczy, i no różne rzeczy się zdarzają. Natomiast są też na tyle prymitywni psychopaci, którzy są wśród nas. Oni po prostu są wszędzie, nie? Nie jest ich taka cała masa, bo kiedyś wiadomo też, no nie znaliśmy tego problemu na tyle, dopóki internet tego tak nie rozdmuchał. Teraz bardziej poprzez internet możemy wiedzieć i jakby doświadczać tego, kim jest taki człowiek i rozpoznawać takich ludzi i po prostu nie dać się takim ludziom, nie? Bo walka z nimi to jest też walka skazana na przegraną, nie? Mogę wam tylko jedno powiedzieć, tak, że nieraz zmagamy się z takimi ludźmi i mówimy, oj, bo to trudny człowiek, aj, bo ma uzależnienia, bo nam dokucza. To tylko taki człowiek. Nie, nie. To są ludzie chorzy. I do czego zmierzam? Człowiek taki, jak mówiłem, socjopata, psychopata z ostrymi zaburzeniami osobowości, on równomiernie tak jakby idzie z pewnymi uzależnieniami, które pozwalają mu zachować też jakby troszeczkę logiczny i trzeźwy umysł. To są przeważnie narkotyki lub różne inne środki odurzające. Alkohol już tak w mniejszej jakby mniej. Po prostu oni się na tyle pilnują,
na tyle was wszystkich kontrolują, sprawdzają, żeby nie dopuścić do całkowitej utraty świadomości, żeby się nie pogubić w tym, co robią. Nie? Są przebiegli, mówią, że inteligentni. Ja bym przyznał co niektórym, że są inteligentni. Rzeczywiście ci w białych kołnierzykach, którzy pną się na szczyt i coś tam osiągają, to jeszcze można by, no coś tam osiągnęli, szli po trupa, coś osiągnęli. Ale są tacy, którzy nic nie osiągną, zniszczą ciebie i po prostu, no... siebie wybielają, nie? Ich w społeczeństwie się zauważa jako bożyszczy, jako jakiś tam, nie wiem, guru, jakiś liderów na Facebookach, w internecie, a tak naprawdę są totalnym zerem. I co jeszcze za tym idzie? Tak szybciutko powiem, bo to będę później w filmach wyjaśniał. Są strasznymi tchórzami, są do tego też ludźmi, którzy balansują na pograniczu z prawem i prędzej czy później, jak możecie być pewni, nie musicie się mścić, bo każdy psychopata, socjopata, czy człowiek z ostrymi zaburzeniami osobowości, tutaj tych trzech pojęć go będę używał, prędzej czy później znajduje się w więzieniu. To jest tylko kwestia czasu. To naprawdę się dzieje i to, na to wskazują statystyki, na to wskazują wszelkie badania. Prędzej czy później trafia do więzienia. I to jest największa kara dla niego. Nie to, że wy z nim walczycie, procesujecie się, czy nie wiecie już naprawdę, z kim walczycie, bo walka z nimi jest przegrana. Oni nie mają nic do stracenia, a poza tym oni nie mają uczuć wyższych. Żadnych uczuć, zero uczuć. Oni się uczą reakcji od ludzi, jak reagować na uczucia. Obserwuje ciebie i daje ci to, co ty chcesz usłyszeć. Daje ci takie uczucia, których ty potrzebujesz. On cały czas bada grunt i mówię tu o takim klasycznym, jeżeli chodzi już o związek, nie? Ale jeżeli chodzi o powiedzmy o rodzinę, ojca, matkę, czy sąsiada, sąsiadkę, czy pracodawcę, czy pracownika, to jest ten sam schemat działania. I ja wam to wszystko wyjaśnię. I myślę, że tymi filmami bardzo was zainteresuje, tym bardziej, że jak już mnie znacie i wiecie, że ja jestem pisarzem, poetą, na tyle jestem wrażliwym człowiekiem, że nie mogę zrozumieć, jak mogą pośród nas istnieć takie wilki, takie zło. To wiecie, kiedyś to się mówiło tak, no wojny, tu zabijali tego, to wszystko byli psychopaci, przecież cały Holokaust, tam 90% psychopatów, ludzi bez uczuć, wyuzdany z wszelkich uczuć. Tu mówimy też o różnych zboczeńcach, także wiecie, będzie o czym mówić, naprawdę, filmy będą ciekawe, będzie o czym mówić, będzie moc, będzie power w tych filmach. Ja to nie będę się tam wiele, za przeproszeniem, pierdolił, tylko będę rzucał nazwiskami, imionami, będę podawał przykłady. Ja na przykład tych ludzi, którzy mi zaszli za skórę, którzy mnie otaczali, który po części mam już z głowy, mam już to gdzieś, ja się nie czaję. Oni będą te filmy oglądali, ja będę o nich mówił, ja będę ich podawał za przykłady. Klasyczne przykłady, przez których ja również niemało nerwów straciłem, prawda, zanim połapałem, z kim tak naprawdę mam do czynienia. To by było na tyle, moi drodzy. No nie będę przedłużał filmy, wiadomo, YouTube. To najlepiej, żeby było tak. Jak najmniej treści, ale jak najmądrzejszej treści. Żeby nie były takie, wiecie, bardzo nudne do słuchania. Ja bardzo was proszę o subskrypcję, o lajkowania, o komentarze i myślę, że niedługo się spotkamy. Będziemy działali, będziemy wspólnie jakby dywagować, rozmawiać w postach, czyli w tym wszystkim, co tam będziecie opisywali pod filmami, jak to wygląda. Każdy będzie mógł opisać własne doświadczenia, niekoniecznie jawnie, wiadomo, pod jakim pseudonimem, czy jak tam uważacie, nie? Ale zobaczycie po moich filmach, ilu tych skurwysynów jest wśród was. Hej, Robert.